tiệm mà tiệm mà tiệm tung 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 Ja obecnie nad Nakupenda Lake, jak widzicie, mimo że słychać jakieś grzmoty, burza chyba przejdzie gdzieś tam bokiem, a ja jestem nad Nakupenda Lake, a to dlatego, że znalazłem haczyki i ze względu na to, że dokarmiam tutaj te ryby i te większe już przydałoby się odłowić, a że znalazłem haczyki stare moje duże, to postanowiłem właśnie na ten pelet łapać, tylko nie są to łatwe rzeczy, a więc takim małym śrubokręcikiem wywierciłem dziurę, no i zrobiłem taki, można powiedzieć, włos, który ten haczyk też zahaczyłem, pelet będzie pływał po powierzchni, te ryby wciągają pelet właśnie z powierzchni, także zobaczymy. Noworoczną rybę przydałoby się złapać. Myślę, że całkiem nieźle to rozkminiłem. Pomysłowy Dobromir. Zakładamy przypon na wędkę. Zobaczymy, co się wydarzy. Chyba widać pelet, zawody, zabawy. Czas zacząć. 40 minut. Zobaczymy, co się wydarzy. Na pelecik. Bardzo szybko. O, czułem coś dużego na wędce. O, mam. Ale jaja. Ale jaja, pierwszy rzut. More cut, I have big one. Ale pięknie walczy, zobaczcie wędkę. No i to lubię. No, idę wyholować. Zaraz będę walczył dalej. Telefon na razie odkładam. Ale piękna patelnia. Babcia będzie szczęśliwa. Jak ją jeszcze wyciągnę z wody. Pierwszy rzut, pierwsza ryba. Pokażę wam, bo już jest tam na poziomie wody. Jest w takim zbiorniczku steropianowym małym. Muszę jeszcze się jej przyjrzeć, bo nie wiem, czy nie jest na tarle. Szkoda było, żeby przed złożeniem ikry została uśmiercona, ale drobnicy i tak jest cała masa, także o, już patrzcie, stoją pod powierzchnią, się czają. Nie wiem, czy to będzie widać. No ale pomysł miałem dobry na pewno. My jesteśmy z Morkat. Taka trochę podobna do dużej płoci. But this can cut the head a lot. No, she's alright. No, pokażę wam. Także taka piękna sztuka. Oj, too big. My hand small. Nie. Na patelni idealna. Oh, one better for her. I want to swim, like to swim. I want to cut and take up one time. I want. Come on. I record movie when you do this. She don't want. Try again. We will see what happened. Yeah, no, I have. It's cannon. She's tired, I think. No, I will take the for the nail. Yeah.
Try. Ja jestem właśnie u mechanika. Jestem dzisiaj drugi dzień. O, jest jakiś chmerski dżentelmen. A jestem u mechanika dzisiaj ze względu na to, że mamy nowy rok, ale będę konstruował gilotynę z nim, bo sam sobie nie radzi. No nie wiem, czy ja sobie z tym poradzę, ale w każdym razie będziemy działać. A od dzisiejszej nocy, od dzisiaj mamy 2567 rok według kalendarza kambodżańskiego. A teraz klakson robimy. Lo-o! No, także ja się na razie nie wybieram. Te obchody będą, dzisiaj mamy 14, czy nawet 13, 14, 15. Ale na razie się nie wybieram. Może pojadę na ostatni dzień. Ostatnio poznałem jedną Khmerkę, która tam też ma przyjechać jeszcze raz i spędzić z nią trochę czasu. A że było wcześniej miło, to myślę, że do takiego spotkania może dojść. A tutaj zobaczcie, jakie mango ładne. Także my tam z mechanikiem próbujemy złożyć do kupy tą gilotynę. Ogólnie miało być to trochę dłuższe, a nie kwadrat. No ale nic nie poradzę. Zobaczymy jeszcze, tutaj trzeba będzie rozwiązać pewne kwestie techniczne. Na razie tutaj coś montujemy, jakieś prowizorka, ale powiedzmy, że ten tasak będzie dospawany. Do tego będzie szła tam przeduszka. Mniej więcej tak to będzie sobie działało. Nie wiem, czy teraz ja już sobie popatrzyłem. Mechanik się śmieje. A dziewczyny przyjechały wymieniać oponę i się wstydzą. Ad pani ha! Także no, nowy rok. Nowy rok i ten, robimy gilotynę, łatamy tutaj dziurę. Taka sytuacja. A w Kampocie zapewne się tam bawią Polacy i nie tylko. Dziewczyny gdzieś tu wjechały. No to też ciekawe, bo dziewczyny mają młode bardzo są, a przyjechały na dwa motorki. Także tutaj się już jeździ, zaczyna bardzo wcześnie. Także my wróciliśmy do roboty. Mechanik tam docina jeszcze dwie części. Głośno, głośno i niebezpiecznie się robi. Ja już sobie przyjarałem dwa palce. No w każdym razie gilotyna wygląda tak. Ale nie będę wam na razie tłumaczył. Zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Myślę, że ostrze będzie przycinało kokosy. Tutaj takie damy właśnie, żeby się na czym miał kokos opierać. Takie wsporniki, że tak powiem. One będą dospawane. A dalej zobaczymy. Ja już na kupędzie. Mechanik tam działa z tym, co gdzieś tam zaprojektowaliśmy. Przyjechał jeszcze Khmer, który mówił dobrze po angielsku, to także dogadaliśmy się, jutro ma być gotowe. A mi się pszczółki kawałek odłamało. Niestety. No coś trzeba będzie z tym pomyśleć. Zresztą dzisiaj mi i klakson naprawiał i przy tym coś tam się też wypięło. Nie chciała palić pszczółka. No tak to. Pszczółkowe historie. A co do pszczół, akurat bardzo dobrze, aczkolwiek przypadkowo, nawiązałem do pszczółki, ale jeśli chodzi o pszczoły, to zaraz wam coś pokażę, jeśli mnie oczywiście też nie przegonią, nie pokąsają i jeśli jeszcze tam są, chociaż pewnie są, bo dlaczego by nie. Wczoraj tutaj akurat
coś robiłem i słyszałem właśnie to bzyczenie. O, a możecie zobaczyć tutaj. Nie wiadomo z jakich przyczyn, ale pszczoły postanowiły sobie zrobić tutaj ul. Także pszczoły wróciły do nakupędy. Teraz może tego nie słyszę, nie słychać tak, bo wieje mocno, ale naprawdę cykają tutaj i to mocno. I ruch jest, o, już mnie atakuje jakaś. Ale nie są jakieś agresywne, może dlatego, że też daleko stoję. W każdym razie tam jest taka dziura i tam sobie mieszkają. No i bardzo fajnie. Ja tak jak mówiłem, wróciłem od mechanika. Pokażę wam, bo Michał przywiózł dla mnie ciekawostkę taką. A mianowicie coś w rodzaju takiego octu kmerskiego. Ten ocet robią z palmy. Z drzewa jakiegoś palmowego. Nie z kokosa. Z drzewa kokosa, ale z drzewa z palmowego. No osobiście myślę, że mój jest ten ocet trochę słabszy, znaczy słabszy, mówię mocniejszy i trochę lepiej pachnie akurat w tym wydaniu, ale kolorystycznie i ogólnie gdzieś tam jest to podobne. No i ten sposób fermentacji jest też krótszy trochę. No na pewno ciekawe, będę się przyglądał takim rzeczom. A tu zobaczymy, update'ik zrobimy, jak to wygląda. Jana Bosaczka. Nogi to też mam brudne i zjarane. Znaczy nogi, stopy. No tak to na farmie jest. W każdym razie ostatnio tutaj wam coś pokazywałem, właśnie te roślinki. Tutaj jakieś kwiaty, rośliny. No, rośnie to wszystko jak na drożdżach. Teraz chłopaki mają wolne 5 dni. Chłopaki tutaj Michała, pracownicy oczywiście, bo no są obchody noworoczne. Także tutaj wczoraj Michał podlewał, deszczu nie było, a dzisiaj zobaczymy. Może mnie poprosi, to chętnie mu pomogę, bo mówi wczoraj zrobił z konewkami z 200 razy no takie, nie wiem, 10-litrowe konewki ładował i podlewał, także mówi, że trochę wczoraj podźwigał. A ja lubię. O, a tutaj jeszcze wam pokażę suszone mango. Chciałem jeszcze nagrać coś tam z tyłu, ale niestety tak gorąco jest, że sam mój telefon dostał słońca i się musiał schłodzić przed nagrywaniem. No, słoneczko dzisiaj jest bardzo mocne. Godzina po 5:00. Ludzie mnie kuszą, żebym przyjechał do Kampotu na imprezowanie, a muszę przyznać, że Polaków w Kampocie coraz więcej. A chcę jeszcze nowi przyjeżdżać. Też pozdrawiam. Ostatnio tam ktoś na Facebooku właśnie jakiś post umieścił, tam dużo pytań. Mam nadzieję, że gdzieś tam postaramy się pomóc z Polem. To chyba jest małżeństwo. Oni jakąś myślą w Kambodży o jakiejś samowystarczalnej farmie. Nie wiem, czy mnie będzie słychać w ogóle, bo zaczyna strasznie wiać. W każdym razie ja właśnie opłacałem za Smartego pierwszy rachunek. Niecałe 6,5 dolara, ale no to pewnie jest za marzec, tam w marcu to się mało działało, ale takie rachunki mógłbym płacić. No ja idę na halę, bo muszę tam coś zobaczyć. O, a tu już mamuśka z Kukim razem ze mną przyjść nad jeziorko. Ja jeszcze tutaj coś chcę udoskonalić, przywęcić jej.
przechodziłem też jeden rzut, taka tilapia, piękna, kolorowa, ubarwiona, nie miałem akurat telefonu, ale postanowiłem ją wypuścić z tego względu, że niech sobie jeszcze podrośnie, ale kolorystycznie piękna ryba. Idę na Smarteko, teraz sobie tutaj coś tutaj jedynie zmienię, głównie chodzi o spławik, bo jednak sam haczyk przy takim wietrze to lata i ciężko to kontrolować, a spod powierzchni też te ryby, jak zauważyłem wczoraj, biorą. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambolife. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.